Cześć, w tym filmiku chciałbym przedstawić Wam, jak przywrócić system z Windows 10 do Windows 8.1. Macie gdzieś jakieś 50% szansy, że Wam się to uda. Pokażę Wam dlaczego. Otóż, jeżeli Windows nie pomyśli sobie, że czegoś mu brakuje i nie będzie w stanie cofnąć się do Windows 8.1, to Was nie przepuści i zostanie Wam tylko format. A także zobaczcie, klikam tu, na start, w ustawienia. Aktualizacja i zabezpieczenia, odzyskiwanie. Mamy trzy opcje: uruchamianie zaawansowane, wrócenie do systemu 8.1 i wyczyszczenie Windowsa 10 do stanu początkowego, czyli wszystko pousuwane zostaje z systemu i w zależności co wybierzemy, to zostanie usunięte, czy nasze pliki zostaną usunięte, czy nie, to od nas zależy. No, ale my skupmy się na środku. Jeżeli chcemy cofnąć się, to tu będą. Nawet jak klikniemy teraz, to nic się nie stanie, gdyż musimy tam potwierdzić później i powiedzieć dlaczego tutaj chcemy wrócić, nie? Co nam nie pasuje. No, także klikamy spocznij. I niestety niektóre osoby może zasmucić taki fakt, jaki tutaj widzimy przed sobą. Czyli jeżeli zależy nam na powrocie, a widzimy coś takiego, to pozostaje nam tak naprawdę format. Chyba że, nie wiem, to jest jakiś błąd i po jakiejś aktualizacji już tego nie będę widział. Niektórym to będzie działało, niektórym nie będzie działało. Także w moim przypadku to już jest kamień pogrzebany. Niby nic nie robiłem tam, ale kto wie, co tutaj wymyślał sobie system. No i tyle. No i ja nie mogę tutaj na przykład cofnąć sobie, ale niektórzy inni mogą skorzystać z tej opcji i bez problemu cofnąć się do starszej wersji. Oczywiście jest tutaj tylko miesiąc, mają na to, że mogą się rozmyślić, a później już niestety mają permanentnie zainstalowane Windows 10, chyba że zrobią formata. Także tak to wygląda. Krótki filmik, co może się stać, więc zwróćcie sobie na to uwagę, jeżeli będziecie chcieli cofnąć sobie wszystko. Także dzięki za uwagę. No i cześć.